Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank 2. Jesteśmy na planecie Barlow, więc dzisiaj będziemy ją przechodzić. Dokupimy sobie amunicję i jest to na sobie. Sikerga nie, nie, pusnąć nie, chopper nie. Najpierw przejdziemy sobie pierwszą część. To ogólnie są, można powiedzieć, że trzy trasy. Jedna tu, druga tu. Jeszcze trzecia jest tu, która jest zablokowana. Ale ona jest do innych powodów. Więc wybierzemy się sobie najpierw tą pierwszą. Ja bym nie przepraszam, że nie było wczoraj filmu, tylko te marny test 60 FPS-ów, które i tak nie by... Nie wyszedł z 60 FPS-ami. I powiem wam, dlaczego to nie było 60 FPS-ów. Ponieważ Avermega pierwsza nagrywa tylko i wyłącznie poprzez... Co ja gadam? Avermedia pierwsza nagrywa tylko poprzez... nagrywa tylko 59,9 FPS-ów. Tak, wiem, tyle przegra. No niestety, jak kiedyś się będzie miało Avermedię drugą albo Live Gamer Portable, to wtedy się zrobi materiał w 60 FPS-ach, mam w każdym razie taką nadzieję. Gdyż większość gier na PS3... W każdym razie nie wiem, jak z moimi grami to jest, ale... Wiem, że jakaś tam część ma, jest, obsługuje 60 FPS. I nie wiem, czy akurat raczej tej tanki te nowe, bo akurat to chyba jest ostatnią rzeczą, jaką bym pomyślał. W każdym razie o serii Future. Jej. Jak widzicie, jak zdobędziemy na tech, to najbliżsi wrogowie umierają. Jeżeli chodzi o bossów, to chyba nie zabiera to jakiś kawałek życia, chociaż nie jestem pewien. A, zostawmy. Dobra. Szczerze, to pieski powinny mieć psy dingo, nie wiem. Jestem dziwny człowiek. To są. Patrzcie, ja tak z zaskoczenia. Fru. No siema. Ja wybaczcie, że tutaj tylko gadam albo komentuję grę, ale no cóż. Jak się robi live play, to już tak jest. Więc jak widzicie, Barlow jest planetą pustynną, która ma takie super duper efekty. Szczerze, takie same efekty ma Iblis w Sonicu 06, ale okej, bez spoilerów. Dobra, lecimy na lewnikę, rozwalamy te rzeczy. Oczywiście nie możemy, bo musimy wpierw zabić sekretnego bossa, do którego jeszcze nie mam dostępu. Albo czy nie mamy? Jeszcze nie ma. Jeszcze nie mamy. I raczej będę zabijał tego bossa na let's playu, a nie po ukończeniu gry, gdyż będzie mi się przydawał. Rzecz, którą dostanę od niego. I to, że radzę sobie jak na razie tylko jedną bronią, jest dla mnie całkiem... Oż ty, nie wiem, bo... jest dla mnie całkiem imponująca. Gdyż zwykle to ja to zmieniałem co chwilę jakąś broń, bo zwykle mi kończyła się amunicja, a tu patrzcie. To jak na razie cisnę z blitzgunem. Michałe. I ogólnie w Audacity będę podgłaśniał moją mowę, więc prawdopodobnie grę będziecie mogli słyszeć głośno, ale mój głos i tak będzie głośniejszy. W każdym razie postaram się taki efekt zrobić. Znaczy bardziej by było lepiej, gdybym miał autodaka, ale do tego bym musiał mieć co najmniej Avermedię Live Gamer Portable. Nie wiem, jak to jest z Live Game... z Avermedia Game Capture HD, ale... bo tam jest wejście na mikrofon, nie wiem jak to jest właśnie. Więc chodźmy tu.
I tada! A to jest nasza koleżanka, która nam importuje zapis z tej pionka jedynki i daje nam bronię za darmo. Ja jakoś wszystkich broni w raczej klanku jedynce nie kupiłem. I właśnie o to się pytałem, jeśli chodzi o mój 100% save. To ostatecznie stwierdziłem, że nie będę używał tego 100% save'a dla korzyści w tej grze, tylko użyję oryginalnego save'a na Let's Play. Więc oto są... Teraz what the fuck? Aha, okej. Okay. Więc kupiłem Bomb Glow. Kupiłem Invisi Bomb. Jak za darmo się trzeba brać. Kupiłem Decoy Glow. Aha, Decoy Glow to... Decoy Glow kupiłem specjalnie dla odcinka z... Glitchy. I kupimy... Tesla Crow? Czy się opłaca? No to jest pytanie. Wiecie co? Raczej nie. W tym razie te broni się opłacą, poza tym dostałem je za darmo, więc... Ich się nie upgrade'uje z tego co widzę. Tak, ich się nie upgrade'uje. Co jest bardzo fajne. Więc można dość... Więc można dostać dość dobre bronie za frajer właściwie. No i tutaj konsultujemy się właśnie z Desert Riderem. I dzięki temu odblokowujemy kolejne wkurzające minigierki, czyli jeżdżenie na pseudomotocyklu. Muszę mówić, że nienawidzę minigierek w Ratchet & Clank'u. I dlatego Ratchet & Clank, Toss of Destruction, Quest for Booty, seria stała się moją ulubioną. Quest for Booty aż do Nexus, to jest moja ulubiona seria. Od jedynki aż do Toss of Destruction nie cierpię po prostu, bo są tam minigierki, które kosztują cię niestety tym, że musisz je robić, żeby przechodzić grę. Na arenę nie narzekam, ale na sam fakt tego, że jakieś chamskie minigierki są, które mnie tylko spowalniają, no to cóż. Niestety jest to obowiązkowe również, więc okej, okay, zobaczmy jak mi pójdzie. Więc najlepiej zebrać te piramidki, to będzie najbardziej nazwa taka idealna dla tego. Więc nazwijmy to piramidkami, więc musicie zebrać te piramidki, żeby dostać boosta. Jak dostaniecie boosta, to jesteście automatycznie szybsi, to jest chyba jasne, tak? Tak. Jeżeli ktoś kiedykolwiek grał w jakieś gry wyścigowe, typu nie wiem, Crash Team Racing, to powinien wiedzieć, jak to wszystko działa. Powinien się wręcz czuć jak... Nie wiem, jak to się powinien czuć. Ale powinien się czuć jak ktoś. I możecie zebrać trzy takie boosty, aczkolwiek... najszybciej po prostu będzie, jak zdobędziecie dwa, po prostu będziecie dołączać sobie jeden, ale jak zdobędziecie trzy, to nic nie jest złego, wręcz jest lepiej, już zawsze macie jakiś jeden w zapasie, a trzy to już jest kompletnie OP, jakbyście mieli trzy przez chwilę. Nie wiem, czy można użyć kilku naraz, w sensie, że używam jednego i mogę od razu użyć drugiego i szczerze nie chcę mi się tego sprawdzać. Ui. Ja jeszcze raz muszę to przejechać. Bo pomiędzy. Jakby nie łatwiej było nam dać po prostu przejechać. Dzięki mi samemu.
Jakbyście myśleli, że ja mam zły humor jakiś, nie, tego po prostu minigier. No nie, ekran mi padł, ekran mi padł. Nie padł, tylko mi... nie odświeża się. Jak słyszę za sobą, mam wszystko. Tak, można naraz użyć. Rzadko teraz użyłem innego. Niestety powiedzieć da. Mam nadzieję, że mi się teraz wszystko nagrywa. W sensie głos. Okej. Okay. Czy się wszystko nagrywa? Nagrywa się, dzięki Bogu. Więc dobra. Po prostu klikamy exit i tada. Więc jej. Dostaliśmy hełm. Nie wiadomo po co. I ta scenka znowu z tym szefem. Który również jest, o ironio, szefem właśnie Desert Riders. Jest takim pseudoinformatorem. Nie wiem jak to nazwać. Jak słyszycie, sobie pije coś. Pije wodę. Ponieważ... Szczerze wam nie chcę tłumaczyć, co on tam mówi. On mówi o nowym wyścigu na innej planecie. Przy okazji też informuje nas o innej planecie, więc jest ok. Teraz on nam powiedział, że zwykle jest milszy. Więc teraz oczywiście będziemy musieli ruszyć na kolejną planetę. Ale wpierw chcę wam jeszcze coś pokazać. Wejdźmy w challenge pierwszy. To jest możliwe do zdobycia w każdym challenge'u. Ja wam chcę coś pokazać jeszcze. Okej, okay, tu się zatrzymujemy i tu jest śrubka. Teraz możemy po prostu wyjść. I Bogu dzięki, że nie trzeba tego robić całego od nowa. W sensie, że dostaniecie śrubkę tylko wtedy, kiedy wygracie wyścig, bo wtedy to by było kompletnie głupie i prawdopodobnie bym tego nie robił. Jak widzicie, to psy dingo tutaj przyszły, nie wiadomo po co, nie wiadomo jak. Znaczy na nogach, ale no. I po kupnie tych broni będą dostępne tutaj, aczkolwiek bronie z raczej KK1 da się tylko i wyłącznie kupić od tamtej pani. Więc teraz nam będzie głównie potrzebny tutaj Slingshot. I na jednej planecie udało mi się nie śmieszny glitch wykonać, aczkolwiek z tego co widziałem, to z tego co próbowałem zrobić, to na innych planetach to nie działa. Więc mam nadzieję, że to na wersji na PS3 działa, bo udało mi się to tylko zrobić w wersji na PlayStation Vita. Ale mam nadzieję, że na wersji na PS3 też działa i mam nadzieję, że wam to pokażę, bo efekty są dosyć nieoczekiwane. Więc tu jest taki typowy kurs platformowy. Nie ma to zbyt dużo jakichś trudności, aczkolwiek czasem może to zdenerwować. Nic specjalnego. Chyba wam też pokażę tutaj w ukrytą platynową śrubę. Mam nadzieję, że będę mógł wrócić. Pokazuję wam platynową śrubę tak dlatego, że to przy okazji mi się również przyda. Nie dlatego, że to jest mój save, który 100% tylko dlatego, że będę mógł później więcej rzeczy kupić od Slimcognito. Dzięki czemu gra stanie się dla mnie łatwiejsza. Już nagranie ma 14 minut. 14 minut. Prawie 15. Zobaczmy, że jeszcze jest taki. Siup. No. Więc sądzę, że jakieś, nie wiem, 25 minut będzie to planetka jeszcze. I wtedy zakończymy odcinek. Jak mówiłem, tutaj planety są strasznie długie i no prawdopodobnie właśnie jedna planeta to będzie właściwie cały odcinek. Jak będzie jakaś krótsza planeta, co nie sądzę, że się stanie, to będzie
to żona po prostu dwie pracy w jednym odcinku i ta dama ma tutaj pracowaną śrubeczkę. Dzięki czemu jest bardzo fajnie. Więc tutaj po prostu w kółko to prowadzi, możemy po prostu w kółko przyjść. To jest wyjście, to jest wyjście. No nie, ucho swędzi. Więc mam nadzieję, że jakoś to dobrze mi będzie słychać, jak podgłośnie to. Albo że tego po prostu nie zapomnę, bo jak zapomnę, to no będę lamka. Będzie ze mnie lamka. Myk, myk. Chwila, chwila, nie chcę spać na śmierć. Teraz po prostu trzymamy w lewo i idziemy. To znaczy, nie idziemy. To jest głupie, że przy okazji muszę też trzymać przycisk kamery. Jakby raczej nie mógł sam ogarniać swojej pozycji, w jakiej stoi akurat do kamery. Tylko musimy obrazować drążek w zależności pod jakim kątem Ratchet jest do kamery. I dobra, jesteśmy i teraz możemy iść dalej po przedmiot, który nam będzie potrzebny. W ogóle połowa tej gry to jest dodatkowe przedmioty. To jest troszkę... To jest troszkę głupiutkie. Wow, Ratchet, Ratchet, spokojnie. Jomek, spokojnie. Okej, myk. Płyniemy. Jadymy. Wiem, że na pewno, nawet jeśli ten odcinek znowu będzie trwał 20 minut jak poprzedni, to i tak nie zrobię kolejnego filmu, bo o ile dobrze... Kolejne planety, bo o ile dobrze pamiętam, to następna planeta jest długa. Więc po prostu zostaje to na kolejny odcinek. Jej. Juchu. I od razu przepraszam, że poprzedni odcinek znowu miał chyba moje już klasyczne czarne, coś tam czy chyba. Nie! Demet! No, przynajmniej nie od początku. Widzicie, tak to jest, jak się człowiek... Jak głupi człowiek dojdzie do czegoś takiego. I to nawet śmiesznie działa. To jest... Chyba taki sam trik wykonali w Spyro. Tam też się był. Tak, Spyro 2. Były takie właśnie pseudo rzeczy. I ile tutaj ekspiry? Zdziwiłbym się, jak w tej planecie nie w ekspie tej broni. Ewentualnie w następnej, bo jeżeli w następnej nie w ekspie tej broni, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Nick? Halo? Niebezpiecznie blisko musiałem podejść. I patrzcie teraz. Nick! I tak, mówi nam, że jego wynalazek działa, że jest fajnie. I że jego znalazek zamraża wodę. Więc jest całkiem przydatny ten wynalazek, jak będzie, jak dowiecie się w dalszej części gry. Ale właściwie najbardziej jest przesadzony albo w następnej, albo za dwie planety. To jest wtedy najbardziej przesadzony wynalazek. Szczerze nie podoba mi się. Więc musimy oczywiście od niego kupić. No. I tu jest właśnie ta cała broń. Tak ona działa. Czy są to skrzynki? Są skrzynki. Zobaczcie, to jest tak chamskie. Tu jest winda. I o, nie da się do niej dostać. A ciekawe,
Nigdy tego nie próbowałem, ale... Nie? Tak można się odbić? Nie. No niestety. Mówi się trumny. Dopiero po przejściu gry można się tam dostać od razu. Albo nawet wcześniej można tu dojść. Więc tu myk. Wyskakujemy. Rozwalam oczywiście skrzynki, bo jakbyś inaczej. I zamrażamy z powrotem wodę. To jest naprawdę chmurski. I teraz musimy myk. Chyba. Jesteśmy. Nie, myszka. Rób tak, żeby mi ekran nie przyciągnął się. Dobra. Więc teraz możemy lecieć na następnej planecie. O jenem, to tym bardziej nie będę robił. Następnej planecie. Nie ma szans. Nie ma szans. O nie. Ja temu nie podobam. Dziękuję bardzo, ale nie. Nie zgodzę się na to za żadne skarb, że w tym samym odcinku zrobię jeszcze poziom kosmiczny, więc... Ups, w każdym razie Ratchet i Clank tutaj zostali zaatakowani i musimy się teraz bronić. Więc... Może wam przykleję cutscenkę. W każdym razie przepraszam, że pominąłem tę cutscenkę. Oj tam. Aczkolwiek jeszcze zobaczcie, może ta kartenka jest tutaj. Mogę się jej wybrać, więc tak. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Na razie i cześć!